Sztuka, wolność, zniewolenie. W ubiegłym roku kilkoro artystów, w tym Paweł Althammer i Artur Żmijewski, wzięło udział w niecodziennym projekcie Fundacji Dom Kultury. Wspólnie z osadzonymi w tzw. zamku, zamkniętym oddziale więzienia dla kobiet na warszawskim Grochowie, przeprowadzili serię działań artystycznych. Same prace, czy istotą tych prac nie jest często w wielu wypadkach to, co tutaj wisi w tej galerii, tylko to, co się stało, to, co w tym więzieniu miało miejsce, czyli współpraca, wspólne tworzenie, sytuacja, którą wytworzyli artyści dla osadzonych, a to, co oglądamy na wystawie, w większej części to tylko rodzaj znacznika, który przywołuje tę historię. To jakby one to wszystko zinterpretowały, zrobiły i my dawaliśmy im tylko te możliwości, pokazywaliśmy, że tak się da. No i one się momentalnie zaczęły otwierać. No a jesteśmy otoczeni po prostu przez ludzi. Warto ich posłuchać, zobaczyć, co mają do powiedzenia i w jaki sposób im, nie wiem, otworzyć, pomóc, jeśli zachodzi taka potrzeba. Paradoksalnie w więzieniu spotkałam najbardziej otwartych odbiorców sztuki. Jak się jest w takiej ciągłej izolacji, to się bardzo wszystko chłonie, co przychodzi z zewnątrz. I one paradoksalnie z taką ogromną właśnie wrażliwością odbierały to, co im się proponuje i dawały od siebie. Sztuka jest narzędziem tutaj, czy kultura, czy plastyka. Nie chodzi tutaj ani o to, żeby wyprodukować sztukę. Nie chodzi też o to, żeby wyprodukować kulturę, tylko przynieść trochę normalności do reszty. W tej chwili mamy przygotowaną grupę do działań artystycznych, zdyscyplinowaną, która bardzo chętnie uczestniczy w tych działaniach i to jest ważne. Kobiety całkowicie wykluczone z życia społecznego dzięki sztuce doszły do głosu. Praca, która najbardziej przykuwa uwagę, to statua z twarzą jednej z nich. Nazwały ją Wolność.